Koncert Trampolina Młodych to jedna z odsłon tegorocznej ósmej już edycji Międzynarodowego Festiwalu Młodej Sztuki. W czwartkowy wieczór w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie wystąpiły dwa wyjątkowe duety. Pierwszy z nich to Sara Dragan i akompaniujący jej Wiktor Szymajda. Sara Dragan ma niespełna 14 lat, mimo tak młodego wieku podbiła już serca wielu melomanów, występując aż 33 razy jako solistka z orkiestrami i zespołami kameralnymi. Drugi duet w składzie Piotr Pułska baryton i Oliwia Różańska fortepian zachwycił publiczność. Piotr Pułska to bełchatowianin, stypendysta prezydenta miasta Bełchatowa, absolwent Łódzkiej Akademii Muzycznej, który doskonalił swój warsztat wokalny między innymi u Heleny Łazarskiej. Dziś pracuje w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piotrze, powiedz proszę, jak występowało ci się przed publicznością ze swojego rodzinnego miasta? Czy to niesie za sobą jakieś szczególne emocje? No jak najbardziej. Bełchatów, moje miasto, spędziłem tutaj 15 lat swojego młodego życia. Tutaj się ukształtowałem. Wszystko, każde miejsce z czymś mi się kojarzy. Twarze znajome jakby. Także na pewno ogromna, ogromna przyjemność. A w jaki sposób dobierałeś utwory na dzisiejszy wieczór? Bo też mieliśmy bardzo szeroką paletę od pełnych uroku sonetów Szekspira przez Hamleta po Nędzników. Przede wszystkim chciałem, tak jak właśnie pani powiedziała, szeroką paletę barw pokazać. Nie tylko, nie skupiać się tylko jakby na jednym gatunku, powiedzmy, nie wiem, na okresie romantyzmu, czy muzyce Mozarta, klasycyzm, ale chciałem tak przejść mniej więcej przez każdą epokę. No, nie do końca mi się to udało, bo rozpocząłem romantyzmem, albo takim wczesnym romantyzmem Rossinim. Natomiast przede wszystkim chciałem, żeby te utwory były różne. Powiedz nam proszę w takim układzie, jeśli możesz, o swoich planach zawodowych na najbliższą przyszłość. Gdzie cię zobaczymy po wakacjach? Ja regularnie występuję na co dzień w Teatrze Muzycznym w Łodzi i tam głównie występuję. Teraz w połowie sierpnia rozpoczynamy próby nad spektaklem, który robimy w koprodukcji z grupą kabaretową Rafała Kmity. Będzie to spektakl Ajwaj, czyli historię z cynamonem. Humor żydowski. Serdecznie polecam. Oprócz tego oczywiście nasz sztandarowy repertuar, czyli klasyczne operetki, Zemsta nietoperza, Wesoła wdówka, również musicale, Wspaniały człowiek z La Manche, Skrzypek na dachu, Wonderful Town bodajże.
To tyle, co wiem na razie. Sezon jeszcze nie jest do końca zaplanowany. Dyrektorem Festiwalu Młodej Sztuki jest bełchatowianin Janusz Florczyk. Współorganizatorami Muzeum Regionalne, Miejskie Centrum Kultury i Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Bełchatowa Marek Chrzanowski.